Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj chcę Wam powiedzieć o czymś, co bardzo kocham u Cannondale'a, ale nie będzie zachwalania za bardzo, nie martwcie się. U mnie chyba tego nie ma aż tak bardzo. Chodzi mi o to, że Cannondale nie boi się być inny, nie tylko lubi być inny, ale nie boi się być inny, bo w tym przypadku trzeba się czegoś nie bać. Związane jest to z konstrukcją Cannondale Lefty. Tutaj mamy widelec sztywny, ale najbardziej popularne są też amortyzowane. Mało ludzi na tym jeździło, a dużo ludzi ma na ten temat wyobrażenie. Dzisiaj więc o dwóch wyobrażeniach. Oto pierwszy z nich. Przyjrzyjmy się rowerowi i co widzimy, patrząc z tej perspektywy? Widzimy wielki brak wyważenia, prawda? Taki wizualny brak wyważenia. Po lewej stronie mamy bardzo długą rurę, w zasadzie od samej ośki do samej góry roweru. Grubą i wydaje się ciężką. Po prawej stronie nie mamy nic, nie mamy cieńszej rurki, nie mamy po prostu nic. Stąd wizualnie wydaje nam się, że ten rower powinien być niezrównoważony, niewyważony. I to jest pierwszy mit, z którym się rozprawimy. Czy rowery z widelcami Cannondale Lefty będą gorzej wyważone niż rowery z tradycyjnymi widelcami? Odpowiedź brzmi nie, a nawet brzmi, że takie rowery będą lepiej wyważone, a już Wam pokazuję, na czym to polega. Jeżeli popatrzymy na rower, to stwierdzamy, że nie, rower wcale nie jest ani symetryczny, ani wyważony, ponieważ właśnie po prawej stronie roweru mamy to, co w zasadzie bardzo ciężkie, czyli cały napęd. Korba ze swoimi zębatkami, tu mamy akurat jedną, ale przecież stosujemy także dwie i trzy. Do tego może dojść przerzutka, która też wychyla się na prawą stronę. Oczywiście tylna przerzutka całkowicie zamontowana na prawej stronie i to najbardziej oddalonej od osi roweru. W końcu kaseta, bardzo ciężki element i łańcuch. Łańcuch również waży swoje. Łańcuchów z karbonów raczej przecież do naszych rowerów nie zakładamy i podobnie jest z zębatkami. Karbonowe zębatki zdarzają się rzadko. Stąd ciężkie elementy właśnie znajdują się po prawej stronie roweru. Żeby być do końca fair w tym temacie, to jeżeli używamy hamulców tarczowych, ich zaciski i tarcze będą po lewej stronie, ale będzie to masa dużo mniejsza niż masa całego naszego napędu. Dlatego właśnie Cannondale miał dobry powód, żeby skonstruować amortyzator lefty, a nie righty. Lefty znaczy po lewej stronie, a nie righty, czyli po prawej stronie. Chociaż prototypy righty'ego na prawą stronę też Cannondale stworzył, ale związane jest to z innym tematem roweru składanego, bo tak po prostu w składanym rowerze bardziej pasuje. Zatem czy rower z leftym jest gorzej wyważony? Nie, rower z leftym jest lepiej wyważony, ponieważ masa widelca lefty równoważy w jakiejś części napęd, który znajduje się po prawej stronie. W końcu druga rzecz, czy rower z widelcem, a w zasadzie nie widelcem, bo to przecież nie jest widelec, tylko z jedną rurą po lewej stronie będzie niestabilny i będzie sam skręcał w lewo. To jest też drugi mit. Odpowiedź oczywiście brzmi nie i na tym rowerze można śmiało jeździć bez trzymania kierownicy, kiedy popatrzycie chociażby na riderów takich jak Manuel Fumik czy Marco Fontana, bez większych, bez żadnych trudności mogą oni jechać nawet po w miarę ciężkim, jeszcze wyboistym terenie bez rąk na kierownicy, zwłaszcza kiedy chociażby finiszują jakieś ich udane zwycięskie zawody. Fakt, w tym przypadku będziemy mieli inaczej rozkładające się siły niż siły, które rozkładałyby się w przypadku widelca dwustronnego, ale jak Wam jeszcze pokażę w innym wideo dotyczącym funkcjonowania leftiego amortyzowanego, okazuje się, że ten będzie działał w sposób bardziej harmonijny i będzie po prostu w stanie się uginać wtedy, kiedy nasz rower wpada w dziurę, uderza w głaz, albo też w momencie, kiedy zakręcamy i jedziemy po wybojach. Zatem rowery z widelcami Cannondale Lefty nie są gorzej wyważone, są lepiej wyważone. Nie skręcają też same, wynika to z ich konstrukcji, która jest wprawdzie asymetryczna, natomiast oś bardzo sztywna, która jest zintegrowana, jest w zasadzie integralną częścią naszego widelca, sprawia, że koło naprawdę
jedzie nam jak po sznurku. Oczywiście trzeba się przyzwyczaić trochę do tego mentalnie, zwłaszcza kiedy wsiadamy na rower i widzimy tą rurę po lewej stronie i nic nie widzimy po prawej stronie. Wydaje nam się, że rower powinien skręcać i kiedy puszczamy kierownicę na początku, się tego obawiamy, ale obawiamy się tego może kilka razy, a potem widzimy, że ten rower naprawdę jeździ świetnie. Dwa mity związane z Cannondale Lefty pokonane. Pozdrawiam, na razie. Rower na lefty nie jest jak ptak z jednym skrzydłem. Raczej jak ptak z długą rurką.